Dzień dobry. Dzisiaj opowiem, no właśnie, opowiem o tym, co jest największym narkotykiem na świecie, najmocniejszym. Bez niej umieramy i fizycznie, i psychicznie, i duchowo. O niej wiemy praktycznie wszystko i nic. Dzisiaj opowiem o miłości, o tych, którzy szukają miłości, ale o tych także, którzy mówią, zaraz. Ja chcę od miłości trochę odpocząć. Wiele lat temu, to już właściwie powiedziałabym dekadę temu, sama byłam singielką i czytałam właśnie w mediach dużo informacji na temat, kim są single. Skrajni egoiści, egocentrycy, skupieni na sobie, niedojrzali emocjonalnie. Żyją właściwie dla kariery i przyjemności. I ja pomyślałam sobie, nie, ja się nie zgadzam zupełnie na ten obraz singla. Postanowiłam przyjrzeć się, kim są tak naprawdę młodzi, wykształceni ludzie mieszkający w dużych polskich miastach i żyjący z wyborów w pojedynkę. Stwierdziłam, że przyjrzę się pułapkom, w które oni się sami łapią i prawdziwym wyborom, dla których żyją solo. Pierwsza pułapka. Romantyczna miłość. To są takie osoby, które są singlami, bo mówią, szukam księcia i księżniczki z bajki. No właściwie nie byłoby w tym zupełnie nic dziwnego, bo jesteśmy trochę niewolnikami właśnie takiego mitu idealnej drugiej połowy, która gdzieś tam krąży w przestworzach i jest stworzona tylko i wyłącznie dla nas. Jak jeden z moich respondentów, czyli tych osób, z którymi rozmawiałam, wypowiadał się, mówi, wie pani co, ja tu czekam na taką miłość, która się objawi gromem z jasnego nieba. Ja mówię, no dobrze, ale jak pan poszukuje tej miłości? No wie pani, to jest bardzo proste. Pytam sąsiadów, znajomych, kolegę, którego spotkam, a dawno nie widziałem i po drugim pytaniu, cześć, coś słychać, mówię, słuchaj, czy ty nie masz jakiejś ładnej kuzynki, siostry? A może masz jakąś sąsiadkę? Bo ja bym chciał z nią umówić na randkę. Statystycznie mówił, że tak 2, 3, 4 randki tygodniowo zaliczał przez cały rok, więc tych randek państwo możecie sobie policzyć, ile było. I oczywiście pytam, i jak? Udało się znaleźć? Nie, proszę pani. Okazuje się, że jak tego gromu z jasnego nie ma nieba od razu, no to niestety tej miłości też nie ma. To nie ta, szukam dalej. Chciałam zapytać, nie widzę państwa, więc poproszę, żebyście tupali. Ci, którzy wierzą w miłość od pierwszego wejrzenia. Tupać. A, czyli jednak śniadanie drogie było, po pierwsze, a po drugie wierzycie w miłość. No i nie ma w tym nic dziwnego. Właściwie badania etnografów mówią, że ponad 100 kulturach miłość romantyczna istnieje i wierzymy w tą miłość. Czym ona się objawia? Ano tym, że jesteśmy zakochani tylko w jednej osobie. Ja wiem, wczoraj rozmawiałam ze swoimi studentami, powiedzieli, wie pani co, można kochać dwie osoby, ale miłość romantyczna, właściwie jedną osobę kochamy tylko i wyłącznie, myślimy o niej cały czas i pragniemy z nią spędzać czas. Ile Polaków według badań Hecebosu wierzy w miłość od pierwszego wejrzenia? Tutaj macie państwo dane. Tak naprawdę 1/3 nie wierzy, kilka procent nie ma zdania, ale właśnie ta miłość, która ma się objawić od pierwszego wejrzenia, istnieje. 2/3 Polaków w taką miłość wierzy. Kto ma szansę się zakochać? Kobiety czy mężczyźni? Kto bardziej wierzy w miłość od pierwszego wejrzenia? Kobiety? Tak? A no właśnie, tutaj ja bym powiedziała, że stereotypowo myślimy, że my kobiety jesteśmy takie bardziej emocjonalne, więc zakochujemy się częściej. 1% panowie wygrywają, 51% mężczyzn, według też badań Cebosu, zakochuje się od pierwszego wejrzenia. Przeciętnie ile razy w życiu się zakochujemy? Tak szaleńczo totalnie. Raz? Kto jest zarazem? Tupie. Dobrze, 2 razy? Oj, słabiej. A 3? A, no właśnie. Tak naprawdę zakochujemy się w życiu szaleńczo. Większość z nas, 74%, tylko raz. Około 20% 2 razy i reszta więcej. Chociaż ostatnio miałam zajęcie na uniwersytecie dla dzieci i tam dzieciaki powiedziały na pytanie, ile razy się zakochują, odpowiedziały, proszę pani, już 10. Więc nowe pokolenie rośnie, które będzie się częściej zakochiwało. Pułapka numer 2. Single bezkompromisowi.
to ci, którzy mówią: zaraz, zaraz, ja nie wierzę w romantyczną miłość, ale ja szukam takiej partnerki albo takiego partnera, który jest szyty na miarę i ma bardzo dużo cech, które muszą spełnić, żeby był z tą osobą szczęśliwy czy szczęśliwa. To są takie osoby, które mówią, jak Michał, 34-latek, który mi powiedział coś takiego: wie pani co, to jest tak jak z poszukiwaniem pary jeansów. Wchodzę do jednego sklepu, przymierzam dżinsy, właściwie dobrze leżą, eksperientka bardzo miła, sympatyczna. No i daję drugie dżinsy do mierzenia, no właściwie też dobrze leżą. Ale wie pani, co jest problem? No bo mówię, nie kupię od razu, pójdę do drugiego sklepu. Idę do drugiego sklepu, a tam promocja. No i oczywiście kolejne pory dżinsów. Mówię, ale wie pani, co to jest? Bardzo trudne, dlatego że tych sklepów w galerii jest cała masa, a galerii w danym mieście jeszcze więcej. A wie pani co, jak sobie tak pomyślę, że i w Warszawie mogę znaleźć dziewczynę, i w Łodzi, i w Poznaniu. To już się robi problem. Kolejna pułapka, w którą wpadamy, to oczywiście te idealne cechy partnera. Otóż czego oczekują kobiety od mężczyzn? Oczywiście singielki. Powiedziałabym w skrócie, oczekują tego, żeby był czułym barbarzyńcą. Ma być wojownikiem, dobrze umięśniony, dobrze oczywiście tutaj stawać w obronie swojej damy serca. Oczywiście najlepiej, żeby umiał sprzątać. I niekoniecznie mopem z domestosem, jak niektóre dziewczyny mówiły, że tak niektórzy ich byli partnerzy sprzątali. Ma ogarniać dzieci, czyli umieć przewinąć, przytulić, nakarmić. No i oczywiście wesprzeć tym silnym, męskim ramieniem, kiedy te silne singielki oczywiście chcą się trochę wypłakać. Poza tym kobiety mówią, wie pani co, ja nie chcę takiego faceta, który ma więcej kosmetyków ode mnie w łazience. Tacy też się zdarzają. I kolejna sprawa to oczywiście jest to, że szukają takich, którzy nie są leniwi w kwestiach uwodzenia. A no singielki zawsze mówiły, że wie pani co, my to jak takie harpie, jak się pojawi jakiś atrakcyjny facet na rynku matrymonialnym, najczęściej z odzysku, to my się rzucamy i taki facet szybko znika. Także drodzy panowie, nawet ci, którzy dzisiaj jesteście sparowani, jak nie spełniacie tych wymogów, to 2/3 kobiet składają się pozwy o rozwody. Więc miejcie się na baczności i pomyślcie o tym, że jednak warto sprostać tym wymaganiom. A jeśli chodzi o mężczyzn, tak, którzy szukają idealnej partnerki, single mówią bardzo prosto. Szukam kobiety, która po pierwsze będzie bardzo atrakcyjna, będzie pięknie wyglądać, będę mógł się troszkę nią pochwalić przed kolegami, ale ja nie chcę kury domowej. Ma robić karierę, no ale oczywiście, żeby potrafiła też dobrze sprzątnąć, ogarnąć dom, gotować. I wie pani co? To, co mnie zaskoczyło w tych badaniach, to panowie, którzy mówili, ja szukam takiej dziewczyny, która jest samodzielna i oczywiście taka, która będzie mnie też mogła przytulić wtedy, kiedy będę chciał się gdzieś tam wesprzeć na jej ramieniu i też wypłakać. A te samodzielne singielki absolutnie na to nie pozwalają. Także, drogie panie, przytulajmy swoich facetów, głaszczmy ich tam od czasu do czasu, jak tego potrzebują. Kolejna pułapka. Pułapka trzecia. Ta pułapka to są ci single, którzy są bardzo głęboko poranieni, którzy mówią, jestem singlem, żeby znowu nie cierpieć. Tak, i wolę żyć w pojedynkę, żeby nie mieć złamanego serca kolejny raz. To są osoby, które były w związkach wieloletnich, miały już dziewczyny zaręczynowy pierścionek na palcu i się okazywało potem, że przed samym ślubem przychodził narzeczony i mówił, przepraszam, ale to jednak nie to. Będę szukał dalej, wybacz mi. I to są osoby, które bardzo cierpią z tego powodu. Pułapka numer 4. No, są jeszcze tacy, którzy nie są romantykami, nie są bezkompromisowi, są singlami oswojonymi. To są takie osoby, które nigdy właściwie nie były w związkach, zawsze były same i się do tego przyzwyczaiły. Jak rozmawiałam z taką dziewczyną, miała na imię Agata, 28 lat,
Powiedziała, wie pani, to jest tak, że ja mam tak całe życie pod kontrolą. Moje piękne mieszkanie, które jest absolutnie takim miejscem, na którym panuję. A tutaj ja zapraszam do swojego życia faceta, jak takiego aliena, który mi skarpetki brudne rozrzuca po mieszkaniu. Tego absolutnie nie jestem w stanie znieść. Poza tym ja tak naprawdę nie jestem samotna, bo mam mamę, do której zadzwonię codziennie. Mam przyjaciółki, które mnie pocieszą, przytulą, kiedy trzeba. I tatę, który skręci żarówkę. Tak naprawdę facet nie do końca mi jest potrzebny. Bo romanse powodują, że ten mój rytm dnia codziennego ulega destabilizacji. A ja bardzo dobrze się czuję w tym moim singielskim życiu. A co z tymi, którzy kochają być singlami? I mówią, jestem szczęśliwy, ja nikogo nie potrzebuję. To są najczęściej osoby koło trzydziestki, które mówią, najpierw kariera, o rodzinie, może kiedyś pomyślę. Dzisiaj, proszę pani, to ja korzystam z życia. Jednego tygodnia jedna dziewczyna, drugiego druga. To są tacy, którzy mówią, zaraz, zaraz, ja to jeszcze muszę odpocząć po tym ciężkim związku, bo to tacy też są, którzy bardzo mają negatywne doświadczenia, mówią, nie, nie, teraz to ja się skupię na sobie, znowu będę szczęśliwy. I to tacy, ja tutaj muszę zacytować jednego z panów, który powiedział, proszę pani, ja jestem szczęśliwy, ponieważ mam dziewczynę do łóżka, a mama przychodzi do mnie co tydzień, sprząta, gotuje, prasuje i tak naprawdę to ja mam służbę w domu za darmo. A taka współczesna singielka, wie pani to, będzie wymagała tego, żebym posprzątał, tak, żebym przygotował i ugotował obiad. To ja dziękuję. Właściwie dzisiaj żyjemy w takich czasach, które mówią, no i nie opuszczę cię aż do śmierci. Właściwie to już przestało być takie bardzo ważne. Oczywiście my sobie przyrzekamy, co nie znaczy, że dotrzymujemy słowa. W Polsce połowa związków małżeńskich się rozpada, 2/3 w wielkich miastach. I tak naprawdę dzisiaj zakochujemy się i odkochujemy. Przenosimy się z miasta do miasta za miłością, zmieniamy pracę sąsiadów, by potem znowu powrócić i spróbować zakochać się kolejny raz, bo nie wyszło. Miłość trochę traktujemy jak zakupy w sklepie. Najchętniej byśmy weszli do fast foodu i mówili, miłość dwa razy poproszę. Oczekujemy tego, że wszystko będzie gotowe. Z tych moich badań wynika, że ludzie są bardzo niecierpliwi i chcą mieć związki gotowe do użycia. A ludzi traktują niestety trochę jak takie towary, które jak się okażą wadliwe, no to się wymienia na, jak to było w słynnej piosence, na nowszy model. I bardzo kalkulujemy. Tak? Opłaca mi się z nim być w związku? Nadaje się tylko na męża, czy może tylko na kochanka? Szacujemy ryzyko, szacujemy inwestycje. Tak jak single mówili, wie pani, ja bardzo dokładnie kalkuluję, czy pieniądze wydane na randki, na kino, na kolację mi się zwrócą. No, z miłością tak nie jest tak. Jest właściwie, ja bym powiedziała, że my się dzisiaj oduczamy miłości, i serię miłości, takich epizodów miłosnych nazywamy tą miłością. Ta historia zdarzyła się naprawdę. To jest historia moich dziadków i pozwolicie państwo, że ja poświęcę dzisiejsze przemówienie mojemu dziadkowi Jerzemu, który niestety ostatnio od nas odszedł bardzo niespodziewanie. A jeszcze przed walentynkami zadałam mu pytanie, dziadku, opowiedz mi, jak spotkałeś naszą babcię, tak? Krystynę. I oczywiście tę historię słyszałam już wiele razy. Powiedział, słuchaj, poszedłem sam na potańcówkę do Białej Fabryki Gajera w Łodzi i zobaczyłem na sali tanecznej przepiękną blondynkę. Tańczyła wtedy z innym. Nie mogłam od niej oderwać wzroku. Miała przepiękną, czarną, cekinową suknię, wysokie buty oficerki. I wtedy na mnie spojrzała. To były najpiękniejsze niebieskie oczy na świecie. Wiedziałem, że chcę z nią spędzić życie, mimo że miałem wtedy 17 lat. I dziadek mówi tak, wiesz, życie razem nie jest łatwe, ale jest piękne i pokonujemy wszystkie przeszkody razem z babcią. Nie zawsze było różowo. Razem przeżyli 67 lat.
I życzę wszystkim, którzy tutaj jesteśmy, tego, żebyśmy taką miłość w swoim życiu spotkali. Więc taki apel do wszystkich, sparowanych i singli. Kochajmy żaby, zamiast czekać na księżniczki czy księciów z bajki. I tego wam wszystkim życzę. Dziękuję bardzo.